Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Po liście, który otrzymaliśmy od pana Pawła, nie sposób nie zacząć naszego programu od tematu Zamka Błyskawicznego. Pan Paweł żąda, żeby podać konkretny polski przepis w kodeksie ruchu drogowego, który tego Zamka Błyskawicznego dotyczy, i pisze jeszcze tak. Proszę nie podawać, że tak jeżdżą na zachodzie i że tak się powinno jeździć. No i co ty na to? Dziwię się, bo pan Paweł jest kierowcą na trasach międzynarodowych, przynajmniej tak nam się prezentuje. No w ogóle wszystko mu się nie podoba. Jazda na zamek i korki w Niemczech, bo tam głównie jeździ. Właśnie po to, żeby korki rozładowywać, jest zasada suwaka. Dziwię się, że pan ją krytykuje, mimo że rzeczywiście w naszym kodeksie, w naszym zbiorze znaków brakuje na razie, mam nadzieję, na razie, znaku, który tak jak w innych krajach pokazuje, jak to należy robić. Myślę, że jakaś dobra definicja do niego, dobry sposób zachowania, wymogi tego zachowania byłyby korzystne. Zaraz państwu pokażemy, jak to działa przy aktualnie remontowanym tunelu pod Rondem Grunwaldzkim w Krakowie, w ciągu Alei Trzech Wieszczów, gdzie często powstają korki. No w związku z tym właśnie zwężeniem do jednego pasa korki powinny być ogromne, a dzięki mądrej jeździe kierowców te korki nie są aż tak uciążliwe. Może pan Paweł po prostu zasady Zamka Błyskawicznego nie rozumie? Może nie lubi wpuszczać nikogo przed siebie? Czy są jakiekolwiek przeciwwskazania dotyczące jazdy na Zamek Błyskawiczny? No żadnych, absolutnie żadnych, panie Pawle. I wszyscy, którzy ciągle nie jesteście państwo przekonani, nie ma żadnych przeciwwskazań. Do końca obydwa pasy są wypełnione, żeby nie przeniosły się korki na kolejne kilometry, na kolejne skrzyżowania. A nie tak, że jeden jest wypełniony w całości, a drugi jest pusty. Czyli pozostawione wolne miejsce na drodze. Tak, by tam można jeszcze jakieś roboty prowadzić. Nie ma żadnego przeciwwskazania, oprócz jedynie tego, żebyśmy nie ufali bezwzględnie, że możemy zmienić pas ruchu. Musimy popatrzeć, czy jest nam robione miejsce. Więc to nie przeciwwskazanie, a raczej uwaga. Upewnijmy się, czy możemy zmienić pas ruchu. I prośba, apel, wręcz przykazanie do innych kierowców, jadących tym pasem, który ma kontynuację, ażeby to miejsce robili. Róbcie to miejsce, ale uwaga jeszcze jedna. Jedziemy do końca obydwoma pasami. Nie próbujemy zmienić tego pasa, który się kończy choć odrobinę wcześniej, bo to już zaburza sprawiedliwość. No bo będzie 2:1 czy 3:1 wtedy, a to ma być 1:1. Wtedy tylko ta zasada będzie sprawiedliwa. Nie jeździmy również tak, jak mnie udało się sfotografować. Przykład typowego blokera. Ten pan, Renault Laguna, zablokował lewy pas. Popatrzcie państwo, jak stoi tak pod kątem troszkę. Całkowita blokada. Kierujący ruchem. Oczywiście nielegalny. I jeszcze wygraża temu jadącemu za nim. O nie, kolego, nie przejedziesz. Do kolejki. Panie Pawle, to w takim razie, gdzie te pojazdy miały zmienić pas ruchu na prawy? Przed mostem? Przy wjeździe do Krakowa od strony Warszawy? Przecież to nie miałoby sensu. Niech pan spojrzy, jak to pięknie działa. Dlaczego pan to krytykuje? Dlaczego jeszcze znajdują się w naszym kraju przeciwnicy tak znakomicie funkcjonującej zasady? A teraz sprawa inna, aczkolwiek bliska Zamkowi Błyskawicznemu. Pisze do nas pan Adam, który prosi, żeby namówić kierowców, żeby skręcając zajmowali wszystkie pasy, które mogą zająć, a nie tylko tłoczyli się na jednym. Pan Adam podaje przykład ulicy Dietla, gdzie na skręcie w ulicę Wielopole wszyscy ustawiają się w jednej kolejce. Dlaczego tak czynią? Lubimy kolejki, tylko tak można by to określić. No i ta krytyka suwaka Zamka Błyskawicznego i te zachowania to jakby powrót do przeszłości. Fajnie się stało w kolejkach. W związku z tym apelujemy wraz z panem Adamem, który ma oczywiście pełną słuszność. Mamy więcej niż jeden pas przygotowany do skrętu, oznaczony tak wyraźnie strzałkami na pasach ruchu. No to zajmujmy te pasy. A nie myślmy tak, ponieważ ja dalej będę jechał z tamtego pasa, to już zajmę ten, żeby nie musieć zmieniać, żeby mieć święty spokój, żeby się po prostu móc zająć, nie wiem, myśleniem o niebieskich migdałach. To nie jest sensowna jazda. Organizator ruchu pozwala skręcać z dwóch pasów, przygotował dwa pasy ruchu do skrętu, no to wypełnijmy je, bo inaczej jest to co z niestosowaniem Zamka Błyskawicznego. Korki przenoszą się na kolejne kilometry ulicy, czy też blokują kolejne skrzyżowania.
A szczególnie, jeżeli z Dietla wjeżdżamy w Wielopole, no to mamy kontynuację obydwu pasów. Oczywiście, ta kontynuacja nie jest pełna. Później ten lewy pas akurat zanika. No ale ho, 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 ile to tam jeszcze metrów? Setki metrów, no a potem przecież zmienimy pas. Czy na zasadzie zamka, czy jak nie będzie ruchu, to po prostu normalnie na zasadzie zwykłej zmiany pasa ruchu. Wypełniajmy pasy ruchu. Pan Adam ma 100% rację. Ja może specjalnie pojadę lewym, żeby pokazać, że z tego lewego pasa nic nam złego nie grozi. No i tutaj zmienimy znowu na zasadzie suwaka, jeden w jeden, gdyby było dużo pojazdów, prawda, na końcu, gdyby było dużo, jeżeli nie ma dużo pojazdów, to możemy oczywiście wcześniej ten pas zmienić. Więc o to Państwa prosimy. Może kierowcy się boją, że jeżeli chcą skręcić w prawo za 5 kilometrów, to nie mogą zmienić pasa, bo nikt ich później na ten prawy nie wpuści. Tak, teoria o braku wpuszczania na pas świadczy o słabości kierowcy. To powiedzmy sobie prosto w oczy. Jeżeli potrzebujemy uzyskać od kogoś wpuszczenie, to znaczy, że nie umiemy tych pasów zmieniać. Bo my sami doborem odpowiedniej prędkości, odpowiednio wczesną sygnalizacją, kierunkowskazem, sami sobie po prostu doprowadzimy do tej zmiany pasa ruchu niejako bez łaski. Podstawowa umiejętność kierowcy to umiejętność zmiany pasa ruchu. Bez tego blokujemy ruch. Bez tego wyjeżdżamy na przykład z lewego pasa na ruchu okrężnym, co mówiliśmy już wielokrotnie, jest bardzo, bardzo negatywne. Jeździmy lewym pasem i w związku z tym tamujemy ruch. Bez właśnie umiejętności zmiany pasa ruchu mamy tego typu problemy. Apel do tych, którzy mają jakiekolwiek problemy ze zmianą pasa ruchu, żeby po prostu wykupili jazdy i poćwiczyli i wtedy wszystko będzie dobrze i zobaczą, jak ta jazda uprości się. No a wszystkim z nimi będzie lepiej. Chodzi o to, żebyśmy, krótko mówiąc, wykorzystywali deficytową powierzchnię naszych miast. W pełni wykorzystywali. Do tego potrzebna jest umiejętność perfekcyjnej zmiany pasa ruchu. Mam tutaj list od pana Tomasza, którego bardzo denerwuje kierowca jadący 90 km na godzinę środkowym pasem autostrady. Czyli jest to taki kierowca zawali drogę. Zdecydowanie. Ma pan pełną rację. No to właśnie jesteśmy na odcinku autostrady o trzech pasach ruchu dla danego kierunku. Wyjeżdżamy na Górę Świętej Anny, Opolskie. Ciężarówka przede mną, zmieniam pas ruchu. Teraz wracam na prawy pas. Tak to ma, proszę Państwa, wyglądać. I teraz nasz widz ma problem. On jedzie tak 110-120, mówi, że na to ma przygotowany samochód, to jest ekonomiczna prędkość, a przecież nie jedzie wolno, nie tamuje ruchu. Oczywiście. Jedzie prawym pasem, no ale dogania dużą ciężarówkę, która jedzie 90, a właściwie 80 powinna jechać na godzinę autostradą. No i chce ją wyprzedzić. I na środkowym pasie znajduje wtedy właśnie takiego jadącego 90, 95 czy 100 na godzinę delikwenta, który sobie jedzie po to, żeby nie musiał zmieniać pasu ruchu, bo z czego się to bierze? Jemu się nie chce zmieniać na prawy, potem trzeba ciężarówkę wyprzedzić środkowym, więc on sobie cały czas pomyka tym środkowym. No ale tutaj, proszę Państwa, coś mnie blokuje, nie mogę zmienić pasa ruchu, a potrzebuje, ten samochód przede mną hamuje, no ja też muszę bardzo zdecydowanie hamować. A teraz już wiemy, o co chodzi. Popatrzcie Państwo, no skandal. Kierowca tego Forda Kuga, notabene z CB radiem, zamiast wjechać za mnie, skoro prawdopodobnie zamierzał wjechać na stację paliw, zamknął mnie na tym prawym pasie, wyprzedził, po czym zmienił pas na prawy i pojechał chyba na stację paliw. Bez sensu, kompletny bezsens. Taka jazda to bezsens. I pan Tomasz przeciwko temu protestuje i słusznie. To jest jazda niezgodna z przepisami. Mamy obowiązek jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, również na autostradzie, na każdej drodze. Nie mamy kogo wyprzedzać, schodzimy do prawego pasa. Nie możemy jechać środkowym pasem, jeżeli nie mamy kogo wyprzedzać. Jeszcze raz przypominamy, jeździmy możliwie blisko prawej krawędzi, również na autostradzie. A jeżeli znajdziemy się na prawym pasie i chcemy wjechać na pas środkowy, a ktoś zbliża się do nas pasem środkowym i widzi, że my potrzebujemy zmienić na pas środkowy, to niech nam to umożliwi i zjedzie na pas lewy. Oczywiście wtedy, jeżeli ten pas lewy jest wolny. Teraz będę próbował znowu z tego prawego pasa wydostać się. Potrzebuję zmienić pas ruchu. No i jak Państwo widzicie, wzorowe zachowanie. Passat zmienił ten pas na pas lewy. Ja mogłem bezpiecznie wjechać na pas środkowy, no a potem wracam na pas prawy. Tak jakby tasujemy się na autostradzie. Poza tym to tak strasznie nudno jechać 300 km jednym pasem. Można zasnąć za kierownicą. Oczywiście, choćby dlatego, żeby nie zasnąć, to może tak nie jeździmy. Jazda bezmyślna jest niedobra. Jazda bezmyślna jest niepartnerska. Jazda bezmyślna jest egoistyczna. Nie róbmy tego.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.